Często trzeba takie suche kwiatki podlewać. Słuchaj, nie mrożyć mojej biżuterii. Czego? Przecież wyraźnie go dum. Biżuterii. A jak o ty masz, kobieto, biżuteria? Taku, sama że się w tym położyła. Bardzo cię przepraszam. Coś ty się tak wygalowała. Na pogrzeb idziesz? Nie, idę do filharmonii. Kaj? A po co? Jak to po co? A, robota dostałaś. Karlikowo, tyś kiedyś robiła w szatni, w jakiejś operze, czy w jakimś czymś tam, w kinie, czy w teatrze innym. Nie, wyobraź się, że idę do filharmonii posłuchać kulturalnej muzyki poważnej. Ty? Ja. Ludzie czasami chodzą do kina, do teatru, do filharmonii też. Ale żeby do filharmonii, przecież tam się nawet zasnąć nie do znudów, bo za głośno. Nie znosz się i tyle. Do filharmonii. Ciekawe, jak długo schną takie kwiatki. Cześć, Lewcik. Cześć, Zbyszek. Słyszałeś? Ona idzie do filharmonii. Tak? No. A co tam jest, będzie? Nie wiem, przeważnie ten... Chopin. A. O, to teraz wszystko jasne, ona się tam idzie napić. Ty to i oby z tobą poszło może, co? A nie, nie, Belcik, to nie o to chodzi, że Chopin gorzałka, tylko Chopin kompozytor. Gorzałka jakoby nie była, zawsze jest gorzałka. Wiesz co, nie kompromituj mi się. No, powiedz mi, że kulturalni ludzie porządni, to oni takiej muzyki nie słuchają. No Adzia, ja ci powiem, że to jest tak, co? Że... Powiedz mu, Zbyszek, powiedz mu, że kulturalni ludzie chodzą na okrągło do filharmonii, tak jak wy tam u was w Warszawie, nie? Przecież macie tam pełno tych oper, kinów i filharmonii. Filharmonia raptem jest jedna, a i tu jest problem, bo jak przyjedzie jakiś słynny dyrygent, no to ludzie się nie mogą pomieścić. Zwłaszcza, że tam parking jest nie za duży. No, ale ty masz obycie kulturalne, prawda, Zbysiu? I chodzisz często do filharmonii, nie? Znaczy, ja to nie, ale mój kumpel. Widzisz, ale przynajmniej kumpli ma kulturalnych. No, znaczy, mój kumpel jeździ na taryfie i on sprawdza repertuar. No i wtedy wie, kiedy wieczorem się ustawić najlepiej pod filharmonią. No bo o takich rzeczach to się wie, Bercik, no bo to jest kultura narodowa. Widzisz, we Warszawie wiedzą, co dobre. I tam się słucho muzyki poważnej. Tak. Tak? A tu się u nas słucho pieruna piły mechanicznej. Jak oni tego słuchają, to jest najlepszy dowód na to, że porządny człowiek powinien się trzymać od tego z daleka. Ach, dobra mi są ten mantel. Ja w ogóle z tobą nie będę gadać. Wychodzę. Cześć. Coś ty się zawiął na tę muzykę. No niech sobie słucha, no co ci to przeszkadza? Na razie jeszcze nic. No i gorzej, jak mi w domu zacznie słuchać tego rzępoliniów. Ty się ciesz, że ona tylko słucha. Naprawdę gorzej by było, jak ona by ci tutaj grała na jakichś cymbałach albo jeszcze na jakiejś innej harfie. O, wraca. Tylko nie kłóć się, no. Andzia. Cześć, obcy. Cześć. Ja na dwie minuty. Cześć, Zbyszek. Chodź się. Mam do ciebie biznes. Biznes? O. O biznesie to ja też trochę posłucham. Ty wiesz, że Jogrum w zespole, nie? No i co? A i tam z nami gra taki kolega, co to on jest kontrabasistą w filharmonii. Nie no, czy wyście się dzisiaj wszyscy wściekli, czy co? O co chodzi? Ale co, nie, nie, mów Ewald, mów, no cicho, no. Ale poczekaj, co, ty nie lubisz filharmonistów? Ale skąd, uwielbiam. No to dobrze, bo on mu czas kopać. Oj, i bardzo chętnie ją to zrobiła pierwszą klasa, za Andzia i za siebie. Nie, on mu czas kopać działka. Ogródek, rozumiesz? A nie może są wziąć kontrabas i elegancko się skopać? Ty myślisz, że było czas? Stary, on w tej chwili komponuje utwór muzyczny, hopie. Pilnie na konkurs. A działka też trzeba pilnie skopać. Też na konkurs? Nie na konkurs! Za stuwa! Za stuwa? Stuwa. No to chłopie, coś dla ciebie. Bierz to. Ja? Na kto? Nie bądź frajer. W parę godzin się uwiniesz i będziesz żył jak panisko za stówę, no? No. Wielka ta działka. A kaj tam wielką? Jak stąd? Ja wiem, stąd do... U nas w Warszawie to się mówi jak stąd do Katowic. No to, że u nas w Katowicach ty się gada jak z Katowic do Katowic, bo ona jest taką mało. Opie, dwa razy szpadle mygniesz, stuwa twoja. Czysty biznes. Bierzesz? No, forsa nie śmierdzi. Biera, nie ma to tamto. No, no, brawo, brawo. Dobra, teraz konkretnie. Za dwie godziny u Krystiana. On też mieszka na Korfantego, tylko poczekaj na numer. 68, mieszkanie 4. Mhm. No i no, wiesz co, uważaj na niego.
Drań, oszust? Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że on uwielbia muzyka. On jest zafascynowany muzyką, wiesz? Ale ma dar przekonywania. On cię tak przekabaci, że ty jeszcze będziesz chodził, nie daj Boże, do filharmonii. Będzie? Chodzisz? Ja do filharmonii, aleś polnął teraz. Słuchaj, za 2 godziny u Krystiana. Uważaj na niego. Cześć, Zbyszek. Cześć, Iwan, cześć. Jak łysek żywu, Beto. Belcik, meloman, dobre, no co? No, Belcik. Ale masz to jak znalazł. Nawet jak będziesz musiał potem śpiewać teorię, to i tak nie przeszkadza. Ja do filharmonii. Nawet warszawiak taki głupot nie powinien godać, wiesz? No a jak ten Krystian, tak jak Ewald mówił, jest taki przekonujący, to co? Mnie do żadnego rzympolenia nie przekonu. Chyba, żeby to były górnicze orkiestry dęte. O, to tak. Widzisz, na przykład ten kwiatek jest bardzo dekoracyjny. Ten chciałem mieć. Bercik? No a kto by tak pięknie fałszował, jak nie on? Kupił się beze mnie? Może mu się udało. Był dzisiaj umówiony z takim jednym Krystianem. Cześć, Bercik. No i co, byłeś na działce? Cześć. Tak? I co, skopałeś mu, zapłacił ci? Andzia zarobił 100, no i teraz oszalał z radości. Tak, kolego muzykalny? No to co cię tak nastroiło? Praca na świeżym powietrzu? Szpadel i gumofilce, co? No to co się dzieje, chłopie? Krystian. Co Krystian? Ten Krystian to jest jakiś czarodziej, że ja takich czasów dożyła, że mój Bercik śpiewał Beethovena. No co, Krystian? 100 baniek 100, 100 baniek 100, 100 baniek 100, 100 baniek 100, 100 baniek 100. Co, 100 baniek ci zapłacił za działkę? 100 baniek, działka, nie masz do czynienia z narkotykami? Nie, Tela idzie zarobić za główną nagrodę w konkursie. W konkursie? W jakim konkursie? 10 000 w konkursie na kopanie szpadlem? Nie na kopanie, ino na komponowanie muzyki poważnej. Pam, 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 pam! Pa 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 pam pa 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 pam pa 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 pam. 100 baniek 100 pa 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 pa. 100 baniek 100 pa 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 pam pam pa pam pam pa pa. 100 baniek 100. Da da da. Panie kompozytorze, może się pan napije herbaty, co? Do Gogolina. Cześć. O, cześć, Andzia. A co to już z aerobiku? A ty co, już na bazar? Brędza i kotlina, jak to się mówi, no ale z czegoś trzeba żyć. No, może racja, z czegoś trzeba żyć. No to powodzenia w biznesie. A proszę, Andzia, jak wrócisz do domu, to uważaj, jak będziesz otwierała pokój, żebyś na coś nie wdepła. A niby na co ją wleź? No wiesz... Ty, Bercik się baba sprowadził. Jaka baba? Krystian mu wypożyczył, wiesz... Krystian mu wypożyczył baba? Oj, przecież mówię wyraźnie, nie baba, tylko wypożyczył mu ten, no... kontrabas. Jedno szczęście, słuchaj, a co będzie Bercik robił z kontrabasem? No jak to co, uczy się grać. To znaczy, Krystian go uczy, wiesz, a Bercik mu za to odpracuje na działce. Uparł się, żeby wygrać te 100 baniek w tym konkursie. Zbyszek, czy ty wiesz, co nas teraz czeka? Co? Ty nie rozumiesz, co się stanie? No co się ma stać? A, masz rację, Andzia. On nam dopiero da popalić. No, to ja jeszcze idę coś kupić i zaraz idę do domu. Coś. Przepraszam bardzo, ale ja nie umiem spać. Ja też nie umiem spać. Jezus, to przestań rzympolić i pójść do łóżeczka, proszę cię. Nie mogę, muszę ćwiczyć, mam ino 5 dni. Ja wszystko obliczył. Co? W ciągu 3 dni muszę się na tym pieroństwie nauczyć grać, a 4 dzień mam na kompozycja, rozumiesz? Kompozycja! A na 5 dzień zawiozą ciebie i mnie razem do wariatkowa. Nie, na 5 dzień pośla moja kompozycja na konkurs i zgarna 100 baniek, 100 baniek. Ty, ale czuję, Andzia, że mam straszliwy talent. Słuchaj tego, patrz, jak ciągnę, patrz.
straszliwy. Dobranoc, Błagam cię, no idź spać, idź. Nie mogę, nie mogę, Zbyszek, chcesz spać, muszę ćwiczyć. To jest bardzo męczące, ale trzeba. Ty wyobraź się, jak się musiał męczyć Beethoven, zanim się nauczył. Beethoven, jak ja mu zazdrosz. Czego? Przynajmniej był głuchy. No ćwiczyć, ćwiczyć. Nie da się już głośniej. Ale głośniej będzie lepiej. Czemu? Bo sąsiady usłyszą i zadzwonią do Ligi Obrony Przyrody. Po co? Że obdzierasz koty ze skóry. No co go dacie? Patrzcie, jak mi dobrze idzie, patrzcie. Ciebie dobrze idzie, ale no już to bokiem wychodzi. Obejrzyjcie, że umie będą w encyklopedii pisać. Dzieci się będą w szkole uczyć, a w encyklopedii to będą tak same sławne ludzie. Beethoven, Bach, Dworniok. Ale wiesz co, żeby cię sto baniek tak zaślepiło. Ja tak, wiesz co, na uszy też ci padło, żebyś ty się mógł sam usłyszeć. Przecież ja się słyszę bardzo dobrze. Ja, to ci się taki nowy dowód. A wcale to nie jest potrzebne, żeby się dobrze słyszeć, bo Zbyszek powiedział, że Beethoven to on był głuchy, a też komponował. To prawie tak jak jo. Graj. To znaczy nie tak jak jo, że jest głuchy, bo ja jeszcze trochę słyszę, ale tak samo... No kurczę, patrzcie, słuchajcie, puszcza wam moja kompozycja. O, uważajcie. Uwaga, raz, dwa, trzy. Uważajcie. No brawo, brawo! Podobało wam się? A, człowieku, no brawo! Super, super! Pis! Fajnie grą, nie? Fajnie. No, a chcesz posłuchać? Chcesz posłuchać, jak gra Beethoven? No! No to słuchaj. Tyś to nagrał? A? Raz, dwa, trzy, uważaj. No i jak? Jarunie, jo tak grą? Nie, Beethoven. O, to znaczy, że muszę jeszcze potrenować. A widzisz? Nie rób drugiemu, co tobie niemiło. Jo by da ćwiczyć. Trochę cierpliwości. No idź otwórz, bo ja tu mieszczę, mi się przypali wszystko. Cześć, Bercik. Cześć, Krystian. Bardzo fajnie, żeś przyszedł. Mamy obiad, zjedz z nami. O, świetnie. Bejta, kurtka, ja ci powieszę. No to chodź. Zbyszek, to jest... Krystian, śląski kompozytor, a to jest Zbyszek Warszawiok. Bardzo mi miło, jestem kolegą Bercika, Krystian. No i jak tam konkurs? Skomponowałeś coś? A co, nagrałem dzisiaj w nocy. Sonata śląska, cis moll. Proszę panów, ja to czuję w kościach. Pierwszą nagrodę mam
w kieszeni. No to z góry gratuluję. Zaraz idę wysłać. Dzisiaj jest ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń. Decyduje data stempla pocztowego. A właśnie, Bercik, ja bym wyjechał, odpoczął. Mogę u ciebie zostawić instrument? Nie ma sprawy. Wiesz, on jest bardzo drogi. No, strach zostawiać w pustym mieszkaniu. Już dwa razy mi się włamali. No to faktycznie lepiej oddać na przechowanie. Chłopie, u mnie będziesz go miał bezpieczny jak w sejfie. Andzia! Podzino, poznaj, to jest Krystian Śląski, kompozytor. Skomponował sonata śląsko-cizmol. Dobry, Anna Dworniak, bardzo mi miło. Krystian, kompozytor. To ja idę po magnetofon, to się posłuchamy, dobra? A przy okazji pomieszaj zupa, żeby się nie przypaliła, okej? Okay? Proszę, niech pan siada. Zbysiu, ty też. Jak komu wygodnie, proszę, pojedzie. Proszę. Ja się tu siedla. No i tak długo się komponuje takie melodie? A jak się komponuje taką sonatę? No, to zależy, jak się ma taki wewnętrzny imperatyw. No, Berci, gdzie masz magnetofon? A co by gdyby słuchać? Na pewno jest super fajnie, fajno ekstra śląską sonata. Ale zaraz, zobaczymy, czy się wam spodoba. Mnie się już podoba. Andzi na pewno też. A w Warszawie, co on się może znać na śląskich sonatach? Co? Mogę się nie znać? Ale daj posłuchać. Nie ma czasu. Sum powiedziałeś, że trzeba wysłać, bo dzisiaj jest ostateczny termin. Ja wiem, ja ci to wyślę. Ale Bercik, nie trzeba. Trzeba, chłopie, bo zaraz poczta zamknął. No, to ja lecę, ja to wysyłam. No, cały Bercik, nawet w wojsku taki był. Pierwszy buty wyczyszczone, pierwszy mundur wyprasowany. No, cały on. No. Zawsze uczynny, zawsze uczynny. Wiesz, wiele kosztuje taki kontrabas? Jak długo byś musiała tyrać, żeby na niego zarobić, jakby się zepsuł? A co ten Krystian z naszego mieszkania się robi przechowania bagażu? Niech się ten kontrabas weźmie! Weźmie. Powiedział, że ci muszą wyjechać. A od kiedy tyś się zrobił taki dobry i taki uczynny, co? Za ten numer, co ja mu z kasetą zrobił, ja powinien nosić ten kontrabas za nim do końca życia. Ale przecież nie zrobił żeś tego specjalnie. No pewnie, że nie specjalnie, ale hop, przeze mnie konkursu nie wygrał. Przecież jak ta komisja posłucha mojej kasety, to się będzie kulać ze śmiechu. A jego stobaniek to za przeproszenie w naszej zupie utopiony. Ty, ale ta zupa usmakowała. Widział, żeś się 3 razy dolewka wziął, żeby on tak umiał komponować, jak ja umiał gotować. Świeci się już dobrze? Ja. Ustasz, no to się świeci. To jest lupie. O. Pisać by szło po tym pieronie. Czyż pracy? Zbyszek, nie mógłbyś pocieszyć swojego przyjaciela, bo bardzo mu żal Krystiana. A co tam znowu? Bercik. Bercik, nie martw się. Na moje oko to ten Krystian niezły cwaniak. Tacy to sobie zawsze w życiu dają radę. Już ty się znasz na śląskich ludziach. Znam się. Na przykład ty. Halo. Krystian. No i żeś przyjechał. No fajnie, cieszę się. Bezpieczny.
Bezpieczny, prawie na niego patrza, leży nietknięty. Tak jak żeś ci powiedział. Będziesz zaraz. No to na razie, cześć. Krystian przyjechał, zaraz przyjdzie po kontrabas. I dzięki Bogu. I łoco się było tak pieklić, łoco? No jak w filmie z happy endem. No. Ja już też teraz spokojnie się byda mógł odetchnąć i się wreszcie przystana stresować o ten pieroński kontrabas. No i bardzo dobrze. No. Jezus Maryju! Coś ty zarobiłaś? Coś zrobiła, no! Ktoś puka. Acie, poczekaj, acie! Nie! Bercik! Bercik! Gratuluj, wygrałem! Coś wygrał? No konkurs. Bercik, konkurs na kompozycję. 100 baniek! Nie, pokaż. No co, ma się ten talent, nie? No ma się, ma się. Tylko widzisz, Krystian, to nie jest tak, jak ci to powiedzieć, że no, twoją sonatę... Co? To ona się utopiła w zupie. No. W jakiej zupie? W pomidorowej. Bardzo panu smakowała, bo pan dwa razy brał dolewka, nie? No. Jakby to tak wziąć na chłopski rozum, to tak po prostu. To co? To te 100 baniek to mnie się należą. Tak. Jaka zupa? Co ci się należy? No bo widzisz, Bercik twoją kasetę utopił w zupie. Niechcący oczywiście. A na konkurs wysłał te swoje zępolenie na kontrabasie. No bo my mu to nagrali, wie pan, żeby mu udowodnić, że on nie ma pojęcia o muzyce. A, momencik, jak nie mam pojęcia? A nagroda, żech dostał za wysublinowaną formę i pełen ekspresji treści odwołującą się do najlepszych wzorców do dekafonii. Przecież ty nawet nie wiesz, co to jest. Andzia, patrz, jaka śląska cwana gapa. Nie wie... A konkurs wygrał. Ja wygrałem. Bardzo przepraszam, ale na twoim miejscu bych tak bezczelnie nie cyganił. I Andzia jest świadkiem i Zbyszek, tak? A zresztą to idzie sprawdzić, bo moja taśma w tej chwili leży w komisji, a twoja to ja teraz czymia pod łóżkiem tu. O, może jeszcze tusto. Tusto? Słuchajcie, mam pomysł. Nie kłóćcie się. Tą kasą podzielicie się po połowie, no i będzie dobrze. Zgoda? Ja jest za tym. Ja też. Ja wam się podzielę. Kto dostał list? Ja. Czyja jest nagroda? Moja! No, moi kochani, no ja od początku wiedziałem, że z tą dodekafonią to jest coś nie tak, no ale co, moi kochani? No trzeba było nie topić kasety w zupie. O! To takiś ty jest sąsiad z Korfantego? Oj, nieładnie, no Ślązak Ślązakowi wilkiem, nieładnie. Poproszę mój kontrabas i żegnam szanownych panów. Tak? To no to... Proszę bardzo. Dostaniesz. Proszę bardzo. Tu może jeszcze gryf. Nastrojony masz, o. Mój kontrabas. Na czym ja teraz będę grał? Ach, za te 100 baniek kupi pan sobie dubli, nie? No, widzicie, ale miałek nosa, żech na niego siedną, nie? Mój kontrabas! Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanesy się z korolami.